Dzień dobry, na sprzedaż szatki wyraziliście okejkę, na sprzedaż Jakoba Müllera powiedzieliście kategorycznie nie. Cześć, witajcie z tej strony, oczywiście Nexium to kanał Nexium Games. Ja nazywam się Korneliusz Rzeźwicki, a wy oglądacie letnią karierkę, gdzie to znajdujemy się oczywiście w Lechu Poznań, który to wymaga od nas pewnego dostrojenia, zwłaszcza na pozycji defensywnego pomocnika. Skoro powiedzieliście, że Lubomir Szatka jak najbardziej może lecieć za 3 miliony z pocałowaniem ręki, to jak najbardziej go odpuszczamy. Jakoba Müllera nie sprzedajemy, ale jestem ciekawy, jakie pieniądze uda się nam za tego zawodnika wynegocjować. Teraz przechodzimy już do Ekstraklasy. Derby Poznania. Gramy u siebie, gramy w Poznaniu, nie w Grodzisku Wielkopolskim. Lech podejmuje Wartę. Warta, która tutaj ma oczywiście jeszcze wgrany ten swój stary herb, moi drodzy. Ja w takim razie pominę to. Skoro gramy u siebie, postaram się tutaj ustalić najmocniejszy skład. Marchwiński jest nieco zmęczony, ale na całe szczęście Zu w ostatnim meczu pokazał, że jest w formie i jest w stanie naprawdę na pewien poziom wskoczyć. Bez dwóch zdań, więc moi drodzy, ja sobie wrzucę na ławkę rezerwowych tych juniorów, których potencjalnie możemy sprzedać za sensowne pieniążki. Jesper Karlström wskoczy jeszcze za Pierre-Court de Malonga i tym samym możemy symulować to spotkanie. Raczej spodziewałbym się tutaj 3 punktów. Ale w drugą stronę jakby, no zajebiście, że przeważaliśmy praktycznie przez całe spotkanie, że mieliśmy tych okazji naprawdę całe mnóstwo, ale chyba to pokazuje, jak istotną postacią jest mimo wszystko Filip Marchiński i rezygnować z niego w tak kluczowym momencie po prostu... Nie wypada. No niestety, moi drodzy, nie wypadło nam tutaj zwycięstwo. Dagerstal. Okazało się, że osiągnął już swój maksymalny pułap. Moi drodzy, 31-letni Szwed jest absolutną ostoją naszej defensywy. To jest monolit, który spaja ten blok defensywny. Zresztą, kapitan. 76 punktów overalla. Mam nadzieję, że jego młodszy kolega, Anders Eklund, też notabene Szwed, będzie podpatrywał podpatrywał Filipa Dagerstola i będzie niedługo tworzył z nim duet nie tylko w Lechu Poznań, ale także, kto wie, może i w kadrze reprezentacji Szwecji. No dobrze, moi drodzy, w takim wypadku to archiwizujemy. Cały czas w toku jest sprawa Bonka do Leeds United. Chciałbym bardzo, żeby ten transfer stał się faktem. Dogadaliśmy, o, mamy propozycję, Lorient chciałoby wykupić Jespera Karlströma, a z Gerbowskim dogadaliśmy ewentualną sprzedaż za 300. Czyli faktycznie dałoby się go wyrwać za całkiem małe pieniążki. Moi drodzy, ja wam powiem tak. Patrząc na to, że tutaj chcą nam dać 300 za Fryderyka Gerbowskiego z Wisły Płock, ja to akceptuję. Ja nawet wyślę tam od razu agenta, żeby on manualnie tutaj negocjował kontrakt z tym młodym zawodnikiem. A co do propozycji transferowej za Jespera Karlströma, ja powiem jak najbardziej. Ja powiem, gramy w to. Ale chciałbym, żebyśmy go sprzedali za 2900 minimum. No moi drodzy, jeżeli my Jespera Karlströma sprzedamy do tego Lorient za... mniej więcej taką samą kwotę, za jaką wykupimy sobie Gerbowskiego, młodszego o 7 lat, to będzie po raz kolejny majstersztyk transferowy ze strony poznańskiego Lecha. A teraz dogadaliśmy sprzedaż. Kaczmarek miałby pójść na 2 lata do Paris. No dobra, no niech idzie i na 2 lata, i tak nic nam nie da tutaj jakikolwiek transfer. Moi drodzy, powiem wam tak, problem jest jeden. Problem jest taki, że ja spoglądam w kalendarz i ja już widzę tutaj, że... No niestety, ale okno transferowe się zamyka lada moment, lada dzień. I tak, z tego co widziałem, to już jesteśmy w fazie grupowej Ligi Konferencji, gdzie na przykład w grupie jest z nami m.in. Orzesę Nice. Czy mamy jakieś nowe propozycje z innych lig, które się tutaj pojawiły? No pojawił się tutaj na przykład... kurczę, tego łakomego. Brałbym tego łakomego po prostu bez zawahania, ale Zagłębie nie chce go nam puścić. Nie chce puścić nam Zagłębie łakomego, nad czym ubolewam. Bo wpasowałby się tutaj idealnie. Fajny to byłby transfer. Może na swój sposób nawet w jakiś... w jakiś sposób realny. Do tego zmierzam. A tak no to Łukasza Łakomego no nie uda się nam stąd wygarnąć. No i nie sprzedadzą go tak czy siak.
Z Filipem Gerbowskim, no dobrze, dobrze, że z Fryderykiem, przepraszam, z Fryderykiem Gerbowskim podjęliśmy tutaj już negocjacje i dobrze, to jest słuszny kierunek, żeby faktycznie z tym zawodnikiem rozmawiać już. Ale zastanawiam mnie w takim razie, co dalej. Spodziewałem się, że raczej ktoś jeszcze tutaj się zgłosi, że ktoś jeszcze będzie tutaj brany pod uwagę, a tak nie jest. No dobrze, przejdźmy zatem do tego ostatniego dnia okna transferowego. Niech się dzieje, bo będzie się działo. Pożegnaliśmy kogo? Bo tutaj te negocjacje transferowe też się odbywają. Pytanie, czy zgłoszą się po jakiegoś naszego juniora w ostatnim momencie. Lubomir Szatka za 3 miliony euro zamienia Lecha Poznań na Empoli. Ej, no dlaczego nieudolne? Dlaczego nieudolne? Przecież to był bardzo dobry transfer. Mamy informacje o tych negocjacjach. Rozmowy spełzły na niczym. Naprawdę tak długo to wszystko trwało, żeby ostatecznie rozmowy w sprawie tego Bąka spełzły na niczym. Ech, no nic, no nic. Przynajmniej Bąk będzie elementem bardzo istotnym naszej drużyny przy wprowadzeniu tych młodych zawodników. Tutaj będzie obecny sobie Gunnarsson, będzie obecny Bąk, bo zapewne ci zawodnicy nie zostaną sprzedani, więc w porządku i spokojnie, spokojnie. Wszystko jest racjonalnie planowane. No dobra, to teraz najważniejsza dla mnie informacja to dopięcie transferu naszego nowego pomocnika defensywnego, jakim ostatecznie będzie najprawdopodobniej Fryderyk Gerbowski. Dokładnie tak, moi drodzy. Dogadaliśmy sprzedaż 33-letniego Jespera Kallströma do Lorient za 3 miliony euro. Tylko po to, żeby zaakceptować za praktycznie taką samą kwotę ściągnięcie tutaj na długi kontrakt Fryderyka Gerbowskiego na 3 lata, rotacyjny, 6200, to są naprawdę sensowne pieniądze. Wykupujemy go ze Spadkowicza, wykupujemy go z Wisły Płock. Nasz nowy defensywny pomocnik jest już z nami. Moi mili, uważam, że to jest transfer naprawdę, naprawdę dobry. Okej, to nie jest to może postać z najwyższej europejskiej półki, ale no nasi skauci dostarczyli nam takie, a nie inne raporty, więc musieliśmy oczywiście działać na tym, co mieliśmy, a myślę, że i tak Fryderyk Gerbowski się rozwinie. Sami zobaczycie. W każdym razie jestem bardzo zadowolony, że ten zawodnik znalazł miejsce w naszym składzie. Nowy nabytek, Fryderyk Gerbowski. Za 3 miliony 150 tysięcy. Aha, no tak, oczywiście, oni uważają, że mogłem za niego wynegocjować. Tak, za milion mogłem go wynegocjować. No nie mogłem go wynegocjować za milion. Co to za głupota jest? Żałuję, nie ukrywam, Łukasza Makomego, że nie mogę go wygarnąć. Z chęcią bym tutaj go zobaczył. Naprawdę, naprawdę z ogromną chęcią bym zobaczył. Ja bym nawet się zamienił, ja bym Zagłębiu oddał Jespera Kallströma, byśmy mogli to zrobić na zasadzie wymiany, a tak jak już wszyscy dobrze wiecie, nie będzie. Więc Jespera Kallströma żegnamy z klubem. Dziękujemy za te lata gry w Lechu na naprawdę, naprawdę wysokim poziomie. A Gerbowski, no mam nadzieję, że stopniowo, ale wdroży się do tego naszego składu w trybie przyspieszonym. Zatem w zespole możemy też u Gerbowskiego ustawić sobie rozwój, to jest bardzo istotne. Ja bym bardzo chciał, żeby teraz nagle się zgłosili po naszych juniorów, żeby ktoś tutaj faktycznie rzucił jakąś sensowną ofertę, propozycję wypożyczenia jakiegoś zawodnika. Gerbowskiemu możemy zmienić jakiś numer na bardziej sensowny. Myślę, że możemy mu zmienić na numer na bardziej sensowny. Czy on będzie mógł od razu dzierżyć numer po Jesperze Kallströmie? Być może tak. Być może tak. To niech tak będzie. Niech dzierży od razu szóstkę. Typowa szóstka będzie grała z typową szóstką. Zatem przechodzimy, przyspieszamy o godzinę i teraz pytanie, czy uda się nam domknąć także transfer Jespera Kallströma do Lorient? Moi drodzy, to nie jest Jesper Kallström, to jest Kaczmarek, który na 2 lata będzie grał w Paryżu. Zamienia Poznań na Paryż. Miasto też na P. Troszeczkę różnią się te dwa miasta, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o architekturę, historię, ale myślę, że to jest dobry kierunek dla tego zawodnika, żeby się tam rozwinąć. Druga liga francuska, a teraz już oficjalnie żegnamy Jespera Kallströma. Nastąpiła ta zmiana na pozycji defensywnego pomocnika. Wykrzesaliśmy za niego 3 miliony euro i to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra oferta. Tym bardziej, że no oczywiście został ściągnięty w to miejsce natychmiast z Gerbowskim. 2 miliony 300 za Joela Pereirę. Po prostu powiem nie. A teraz rzucę okiem jeszcze na nasz raport ewentualnie, czy kogoś rzutem na taśmę nam nasi skauci dostarczyli z innych lig, kto faktycznie mógłby tutaj absolutnie zdewastować nasze postrzeganie tej pozycji defensywnego pomocnika.
Jest tutaj Andre Machado, Ariste, Kai Trevin, no to może Kai Trevin, ale wątpię. Andre Machado, Machado, sam nie wiem, Hauke Mayer. O jego nie tak dawno temu jeszcze analizowaliśmy. Słuchajcie, może jednak się przekonacie do tego transferu. Ma złą formę, to my go tutaj wyprowadzimy. Nie chcą za wszelką cenę nam wypuścić tegoż zawodnika, szkoda. Okej. Aliego Golizadeha myślę, że nie ma na razie co brać. Wiem, że niektórzy z was mówili, że chcielibyście ten transfer w rzeczywistości, tak jak i w rzeczywistości do Lecha ten piłkarz dołączył, ale jego wiek mówi jasno, że to raczej nie jest dobry pomysł. Gerbowski już się znajduje u nas w zespole. Czy uda się nam jeszcze dopiąć jakiś transfer? Czy uda się nam jeszcze wypożyczyć albo sprzedać jakiegoś juniora? Na razie, szczerze powiem, wygląda to słabo, a nie rozumiem dlaczego aż tak słabo, skoro nasi juniorzy są mimo wszystko bardzo interesujący. Goran Nowak. Na pół roku. Zobaczymy, czy na pół roku uda się go wypożyczyć. A właśnie, ja teraz jeszcze muszę przejść sobie do zespołu i tutaj do szkółki juniorów. No bo w naszej szkółce juniorów przecież został zakontraktowany Chorwat, który... No właśnie. Boris Marić wygląda fenomenalnie. To samo tyczy się Pera Eriksona. Tych zawodników możemy już przerzucić sobie do naszej seniorskiej drużyny. Ale Boris Marić, swoją drogą, to mam wrażenie, że to jest zawodnik, któremu właśnie być może bliżej jest do pozycji defensywnego pomocnika. Nie jest aż tak rosły, zobaczymy. Eriksson jest też teoretycznie takim defensywnym pomocnikiem. Niemniej, obu tych piłkarzy możemy spokojnie przerzucić sobie już do drużyny seniorskiej i niech tam się rozwijają. Możemy ich potencjalnie sprzedać, możemy ich wypożyczyć. Wątpię, żeby ktoś się tutaj już tak w trybie przyspieszonym zgłosił po któregoś z tych zawodników. Większość jest na liście transferowej, a i tak się nikt po nich nie zgłasza. Tutaj lista wypożyczeń. Oferta z klubu Magdeburg, Jacek Bąk, Gunnarsson, no Marić. Powiem wam tak, Marić tutaj się zrównał poziomem overalla, przebił poziomem overalla Bąka, a prawie, że dobił do Andersa Eklunda. Wygląda nieźle, wygląda naprawdę nieźle i wykazuje wielki potencjał, no nie ma co się dziwić, patrząc na to, że w wieku 17 lat ma takie papiery na grę. No dobrze, kończymy to letnie okno transferowe, nie zakończyło się ono u nas spektakularnym sukcesem. Mam nadzieję jednak, że niektórzy z tych naszych zawodników będą atrakcyjną opcją transferową dla innych. Sassuolo chciałoby wykupić Andersa Eklunda, wy powiedzieliście, że Eklunda nie sprzedajemy, więc ja tego Eklunda, ofertę za Eklunda odrzucam. Miejmy nadzieję, że rozwinie się ten zawodnik do naprawdę, naprawdę sympatycznego poziomu. A teraz, drodzy państwo, przechodzimy dalej. Ostatnie dwie godziny, tutaj już raczej nic się nie zmieni. Mamy ofertę wypożyczenia. Ofertę wypożyczenia Eklunda, Eriksona, a także wypożyczenie. Anders Eklund na wypożyczenie do Fenerbahce odrzucamy. Mamy propozycję rocznego wypożyczenia do Magdeburga Gorana Nowaka, a także propozycję wypożyczenia Pera Eriksona do Alania Sporu. Zobaczymy, czy dogadają się ewentualnie tutaj na krótkie wypożyczenie, ale wątpię, to raczej już nie dojdzie do skutku. Za krótko. Za późno się odezwali. Adrian Garcia z Wolfsburga do Kopenhagi za 16 milionów euro. Tutaj mamy jeszcze jedną informację, to jest informacja o tym, że Bełkema został, jest obiektem zainteresowania. Gil Vicente się zgłosiło, Sampdoria zgłosiła się po obrońcę Gil Vicente. Moi mili, ostatnia wiadomość dla nas jest taka, że zgłosili się teraz po Maricia, naprawdę? Teraz zgłosiliście się po Maricia? Nie mogliście tego zrobić sekundę wcześniej? Boris Marić. Ja w tym momencie mógłbym teoretycznie to już dograć. W praktyce jednak ja uważam, że Boris Marić mógłby się rozwinąć na przestrzeni tego ostatniego dnia, ostatnich tygodni w Ekstraklasie i może zostać sprzedany za więcej. Ale wiadomo, to co ja tam, czego ja się tam spodziewam, to nijak się ma do tych faktycznych później oczekiwań. Pereira, plan rozwoju osiągnął już absolutnie maksymalny. Joel Pereira, 73 punkty overalla, kapitalnie. Damy mu sobie taki tutaj rozwój i teraz tak, patrzymy na naszych wypożyczonych zawodników. Denis Nowak 50, Giovanni Willems 60, Tomasz Kaczmarek 68 i tak samo Gurgul. W porządku. Mamy comiesięczne raporty dotyczące potencjalnych zawodników. Zaczynamy od Brazylijczyków. Brazylia na razie nam nie dostarczyła absolutnie nikogo godnego uwagi. No może Adriano Castro, ale to jest i tak tylko pół miliona wartości. To już lepiej wygląda Bruno Santos, 650 tysięcy, ale i tak zabierzemy sobie jednego i drugiego. I rzućmy jeszcze na Francję. Tutaj pół miliona. Adam Morel. Adrien Maurice, Benjamin Fischer,
i Charles Leroy. Nieprawdopodobny jest język francuski pod kątem tego, jak za cholerę to, co jest napisane, nie brzmi tak, jak się to czyta. Charles Leroy. Charles Leroy. Panowie i panie, zastanówcie się nad sobą. A my zastanowimy się nad składem. Ja bym wrzucił sobie na ławkę rezerwowych tego Maricia. Chłop wygląda naprawdę, naprawdę... nie chcę zabrzmieć teraz jak jakiś zwyrol, ale chciałem powiedzieć, że wygląda apetycznie. Pod tym kątem, że widzę u niego solidny potencjał sprzedażowy. Ma potencję chłop. No dobrze, czas na debiut Gerbowskiego w takim razie. Od razu wrzucamy go na głęboką wodę. Zagramy sobie z Jagiellonią. Jagiellonią, w której jest nadal Mark Gual. Mimo iż od... w rzeczywistości od 5 lat już gra na Łazienkowskiej. No dobrze, tutaj jest cały czas wierny Jagiellonii. Jaga kontra poznański Lech. 4, o Chryste, Szymczak wstał i wybrał przemoc, a Mrozek wybrał bronienie absolutnie każdej sytuacji ofensywnej. 4-0, ale ich zlali. Niepojęte. I Gerbowski, bardzo dobry, solidny debiut. Ej, to wygląda... to wygląda dobrze, nawet bardzo dobrze. A teraz możemy rzucić okiem na naszą grupę w Lidze Konferencji, a także ofertę wypożyczenia Eriksona. Patrzcie, co tu się wydarzyło. Oferta wypożyczenia Eriksona, krótki okres. Zgadza, chociaż no teraz mi to wypożyczenie... teraz już mi to wypożyczenie Eriksona nic nie pomoże. Nawet krótkie. Odrzucę tę ofertę i no teraz niestety, ale tych wszystkich zawodników, których mieliśmy wystawionych na listę wypożyczeń, żeby tam jeszcze ich rozwinąć, żeby się sprzedali trochę więcej i tak dalej, no to sorry, ale w tym momencie musimy ich... ja może popełniłem błąd, wystawiając tych zawodników od razu na listę transferową. Może trzeba było od razu ich dać na listę wypożyczeniową. Może tak trzeba było zrobić. Nie wiem. Goran Nowak na listę transferową. Bąk na listę transferową. Lizu nie liczy się. Na listę transferową jest wstawiony Gunnarsson, Kaczmarek nie liczy się, Boris Marić, on nie jest na liście transferowej, ale i tak tutaj rozbudza wyobraźnię wielu, wielu klubów, które chcą się po niego zgłosić, a tymczasem my przejdziemy sobie do naszej szkółki juniorów, gdzie mamy powołanych tych nowych zawodników, Brazylijczyków, zobaczmy co potrafią. Bruno Santos, 61 punktów overalla. Całkiem, całkiem sensowne gabaryty tego zawodnika. No raczej środkowym obrońcą to on nie będzie. Wychodzi na to, że teraz nagle zaczęliśmy znajdować samych środkowych pomocników defensywnych, jak wcześniej środkowych pomocników defensywnych znaleźć nie mogliśmy. Nael Lucas. Pytanie, czy Nael Lucas to... nie no, Nael Lucas raczej poza środek obrony się nie powinien ruszać. I ostatnim zawodnikiem przez nas zwerbowanym jest Adriano Castro. Adriano Castro ma podania, ma dribbling, ma całkiem, całkiem sensowne tempo. Zastanawiam się tylko, czy bliżej mu nie będzie na przykład do pozycji skrzydłowego. I na takie skrzydło właśnie go przerobimy. Na prawe skrzydło go przerobimy. Zobaczymy, moi drodzy. Nie wykluczam, nie zaprzeczam, nie zamykam im drogi do naszej drużyny, nie zamykam im też drogi na listę transferową. Jakbyśmy sprzedali ich za najmniejszą możliwą kwotę, to byśmy tak czy siak zamknęli ten cel. No ale jest jak jest. Dobrze, zarchiwizuję sobie te wiadomości, bo one mi są niepotrzebne. Dogadywane jest tutaj oczywiście to wypożyczenie. Cieszę się, że tego Gerbowskiego udało się nam zakontraktować. Żałuję, że Łakomego nie udało się. Ale połakomiło się na niego Zagłębie. Przepraszam, to było silniejsze ode mnie. Transfery. Przejdziemy sobie tutaj i zobaczymy. Mamy jakieś nowe propozycje z ligi norweskiej też, z tego co widzę, bo tam też wysłałem skauta, żeby nam dostarczył jakąś ciekawą opcję na pozycję pomocnika defensywnego. Czy mamy tutaj... obiecujący jest Nicolas Barrios. Ej, czy to nie jest ten Nicolas Barrios, którego my próbowaliśmy kiedyś zakontraktować, będąc w Kalmarze? A on nam napluł w mordę? I nadal jest wolnym zawodnikiem? To całkiem zabawne by było, gdyby to był faktycznie on. Ale teraz spoglądamy sobie na propozycję prosto z rodzimej ekstraklasy. O, Vananen z Rosenborga. To wygląda nieźle. Angus Targate. Niech będzie, też go zaobserwujmy.
Ja wiem, że niektórzy z was powiedzą, a dlaczego tak omijasz tych wszystkich wolnych zawodników, bo nie chciałbym też mimo wszystko bazować tylko na wolnych zawodnikach. Chociaż wiem, że to jest oczywiście najłatwiejsze. No dobrze, centrum transferowe. Zobaczymy, czy teraz na przykład nie przekona się Zagłębie do transferu Łukasza Łakomego? Nie. A on nie chce z nimi przedłużać kontraktu. Nasza grupa w lidze konferencji. Orze Senis, Chęt, Bodo Glimt. Kuźwa, trudniejszych nie było? Jakby to jest liga konferencji. Okej, w lidze konferencji jest FC Barcelona, Chelsea. Grubo jest. Ale moi drodzy, cieszy mnie to, że mamy w lidze konferencji, w fazie grupowej, aż 4 polskie zespoły. Jest Raków, jest Legiunia, jest Lech. A mamy kogoś w lidze Europy? Zagłębie Lubin jest w lidze Europy. Co tu się kuźwa dzieje? 4 drużyny polskie w fazie grupowej europejskich pucharów. Real Madryt w lidze Europy. Jest niepojęte. No to jak wygląda kuźwa Liga Mistrzów? Szczerze mówiąc, na papierze grupą Ligi Mistrzów jest bliżej do grup Ligi Europy. Ależ tutaj doszło do zamieszania kompletnego. No, no nam się trafiła naprawdę bardzo trudna grupa. Bardzo trudna grupa się nam trafiła. A mamy końcowy raport dotyczący André Machado. Ojejku, no i to jest właśnie to. To jest wolny zawodnik. 19-latek, który ma 75 punktów overalla. Przecież on krzyczy do nas. Podpisz mnie. On krzyczy do nas. Ja jestem twoim nowym pomocnikiem defensywnym. Nie chcą Łakomego, to weź Machado. No jest dobry. Jest dobry. Kai Trevin nie jest taki dobry. André Machado. Brać go? Czy nie brać go? Jest wolnym zawodnikiem. Ja nie chcę polegać tylko na wolnych zawodnikach, więc sam nie wiem. Ale musicie pomóc mi i wy, więc zapraszam was do sekcji komentarzy. A teraz, konferencja przedmeczowa i moi drodzy, ja nie ukrywam, ja nie nastawiam się tutaj na sukces w lidze konferencji. Ja wiem, że to niektórych może zawieść, ale w tym sezonie nie nastawiamy się na sukces w lidze konferencji, bo dla nas najważniejszy jest sukces oczywiście tu i teraz. W Ekstraklasie, bo tutaj mamy ten cel do zrealizowania, czyli oczywiście wygrać Ekstraklasę oraz Puchar Polski. Więc ja nie ukrywam, że to będą rozgrywki, w której to będziemy dawać szansę absolutnie postaciom trzecio- czy czwartoplanowym, żeby one mogły faktycznie rozwinąć trochę skrzydła. Więc ja nawet stworzę sobie drugi skład. Wiecie co? Ja sobie stworzę drugi skład. Nowy skład, proszę bardzo, i zrobimy sobie ten skład zatytułowany LKE. Kto by przypuszczał, że Lech do takiego stopnia się tutaj rozwinie, że będzie na europejskie puchary przygotowywał skład złożony ze zmienników. Ja bym się nie spodziewał. Diamond, proszę cię, chociaż nie, no dobra, dajmy tu już skorupę. Na prawą obronę Gunnarsson, na środek obrony Maric, tutaj Bong, na lewą stronę, no oczywiście, że Jovanović. Zamiast Gerbowskiego zagra sobie Son Eriksson. Na prawej stronie może zagrać Koch, na lewej stronie może zagrać Knezewicz. Na szpicy zamiast Szymczaka zagra sobie... Niech będzie Dupres, też nie zmieniajmy tego aż tak drastycznie, aż tak... chociaż i tak jest to podzdziesiątkowane totalnie. Ale zastanawiam się, czy kogoś jeszcze... No Gerbowskiego mógłbym tutaj wrzucić na... Chociaż tutaj Malong na ławce rezerwowej. A widzicie? Malong już 73, więc podjęliśmy decyzję o zmianie w najodpowiedniejszym momencie. Zu możemy tutaj wrzucić właśnie w miejsce Müllera. Chociaż on i tak nie będzie tutaj liczył się do sprzedaży. No moi drodzy, ja wiem, że to jest może nieco kontrowersyjne, co ja tutaj robię, ale tak jak mówiłem, mi zależy już teraz w tym momencie na tym, żeby to było pole na dobrą sprawę do zabłyśnięcia w Europie. Dla tych zawodników, żeby to było pole do... pokazania się ze strony dotąd nieoczekiwanej i nieoczywistej. Zatem na spotkanie z Orze Senis wychodzimy drugim składem, który widzicie na załączonym obrazku. Symulujemy to spotkanie na szybko, moi drodzy, i Bong zdobył bramkę. Cenne minuty załapali pozostali zawodnicy. Nie ma złej krwi, absolutnie. My jesteśmy po rozmowach z zarządem. Zarząd dobrze wie, że teraz nastawiamy się na sukces w Ekstraklasie, że teraz nastawiamy się na sukces na rodzimym podwórku. Maric, rozmowy spełzły na niczym. Rozumiem jak najbardziej, że rozmowy z Mariciem spełzły na niczym, ale wy będziecie żałować. Wy będziecie niedługo żałować, że wy tego zawodnika nie zakontraktowaliście. Gramy z liderem, z Rakowem Częstochowa. Nie chciałem robić konferencji przedmeczowej, ale jeżeli już robimy, no to powiedzmy chociażby, że jesteśmy gotowi do tego spotkania. Biorę na siebie całą winę, ale ja teraz, moi drodzy, chcę, żeby Gerbowski zagrał tutaj od pierwszej minuty, żeby Gerbowski teraz dyrygował tym naszym blokiem defensywnym jak... dyrygent.
Pokazujemy najlepsze akcje, skład widzieliście, to jest nasza żelazna jedenastka, tutaj się raczej nic już zmienić nie zmieni, więc mamy, moi drodzy, dokładnie taką ekipę, jaką mieć chcieliśmy. No dobrze, no to ja raz jeszcze tylko zaapeluję do was w sekcji komentarzy. Piszcie, dawajcie znać, co sądzicie na temat tych moich decyzji, które podjąłem tutaj, jak sądzicie plan zwany totalnym odsunięciem Ligi Konferencji na boczny tor i skupieniu się wyłącznie na Ekstraklasie i na Pucharze Polski. Ja uważam, że to jest sensowne. Nie mamy mimo wszystko aż tak szerokiej kadry na wysokim poziomie, żeby pozwolić sobie na rywalizowanie tylko i wyłącznie tą samą jedenastką w każdych rozgrywkach. Posłuchałem też waszej prośby, jak sami widzicie, i nie dość, że zmieniłem nazwę stadionu przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu, no to zmieniłem też kolor krzesełek, są niebieskie, więc moi drodzy, myślę, że teraz Sanderson Park dużo bardziej przypomina ten piękny obiekt Poznań, jaki jest w rzeczywistości. Strzał! Broni Mrozek, bardzo dobra defensywa, bardzo dobra interwencja, ale jakimś cudem ta piłka gdzieś wypadła tam na boczny tor. Tudor, Fran Tudor, z tego co widzę, to ma 15, więc to by... O Jezus Maria, gol! Piłka znikąd padła pod nogi napastnika Rakowa, a ten od razu ją skierował do siatki. To są dla nas kłopoty, ale tutaj ma szansę odpowiedzieć Müller, chociaż to jest pozycja dla niego bardzo dziwna. Müller i nie zdołał jej dograć do Szymczaka. Powiem wam tak, zwrotność u Müllera i u Szymczaka to nie są ich najlepsze cechy, więc ja myślę, że... No raz, że Müller pewnie w niedalekiej przyszłości rozwinie się do takiego poziomu, że trzymanie go już na siłę w Lechu będzie co najmniej surrealistyczne i trzeba go będzie puścić gdzieś dalej w Europę, żeby chłopak się rozwijał i grał na najwyższym absolutnie poziomie, ale teraz w końcu mamy szansę na dośrodkowanie, gdzie właśnie wspomniany wcześniej Müller, który rusza się momentami jak wóz z węglem, ma teraz okazję dograć precyzyjnie do Szymczaka. Tak też się stało, Szymczak. No i to jest właśnie ten ruch Szymczaka, o którym mówiłem, że często on ma... problem, Till, Szymczak, Jezu, ubił poprzeczkę, Müller, jest dobitka, 1-1, ależ to była niesamowita okazja, po raz kolejny skorzystaliśmy ze schematu, po raz kolejny próbowaliśmy zdobyć bramkę za pośrednictwem German Bola, nie udało się to, ale na całe szczęście na dobitkę przygotowany już Jakob Müller był. A teraz Soresku, okazja do odpowiedzi po stronie Rakowa. To swoją drogą pierwszy... A to nie, to był Marchwiński, a nie Jakob Müller. Tak mi się właśnie wydawało, że to był on. Odpowiedź po stronie Rakowa raz jeszcze, więc widać, że mimo wszystko FIFA ceni tutaj zdecydowanie bardziej ekipę Dawida Szwargi. Teraz jest Doke w polu karnym, kapitalnie broni Mrozek, fenomenalnie to zrobił ten zawodnik. Jest szansa na odpowiedź Lecha Poznań w 81 minucie i Gerbowski, Fryderyk Gerbowski, tenże nabytek, za którym to bardzo optowałem, podał beznadziejnie. Jakob Müller jeszcze gorzej, no powiem wam tak, jeżeli my mamy w taki sposób przeprowadzać akcję ostatniej szansy w 80 minucie, kopiąc piłkę prosto w twarz któregokolwiek z zawodników Rakowa, no to nie wróżę nam świetlanej przeszłości. Anders Eklund, kapitalnie Anders Eklund, nie brał jeńców w tej akcji. 1-1 i tym kończymy ten odcinek.